Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Piotr Kwiatkowski. Dzisiejszy wpis będzie o sytuacji, która była nie do uniknięcia, a mianowicie zostałem nominowany do Ice Bucket Challenge. Na czym polega ta akcja? Na dwóch rzeczach. Po pierwsze, chodzi o to, żeby zbierać pieniądze na fundację, która walczy ze stwardnieniem zanikowym bocznym. W Polsce jest to fundacja Dignitas Dolentium. To jest moja wpłata, symboliczne 100 zł. I to jest jeden aspekt tej akcji. Drugi aspekt polega na uświadamianiu ludzi, czym ta choroba właściwie jest. A choroba jest naprawdę paskudna. Choruje na nią m.in. Stephen Hawking. I wylewając sobie wiadro z zimną wodą i lodem na głowę, czujemy przez chwilę to, co czują osoby cierpiące na to schorzenie. Zasady są takie, że jeżeli wpłacimy pieniądze na konto fundacji, wtedy nie musimy sobie wylewać wiadra wody na głowę. W Polsce ta akcja jest bardziej lub mniej zrozumiała, natomiast wydaje mi się, że to jest coś naprawdę super pozytywnego. Również osoba, która wylała sobie tą wodę na głowę czy wpłaciła pieniądze, ma prawo nominować do Ice Bucket Challenge inne osoby. Inne osoby, trzy dokładnie. I moimi trzema osobami będą Sergiusz Prażanowski z blogu zmiłościdohawan.pl oraz Grzesiek i Marcin z wideobloga z cygarem Tu i Tam. No, mam nadzieję, że wyzwanie podejmą. Ok, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam wszystkim. Piotr Kwiatkowski, cygarblog.pl i do zobaczenia kolejnym razem. Match. Da. Woo.